Cześć! Witamy Cię w podcaście Świat Według Trzech. Zapraszamy Cię na przegląd informacji i podróż po tematach, które nas zaciekawiły, a na pewno poszerzą też Twoje horyzonty. Ho, ho, ho. Nie co, jak się... Ma. wita po wakacjach. Cześć! Do szkoły, gówniarze. <laughs> nie wiem, czy jest Do roboty, roboty. Już za dwa dni do szkoły. Nie wiem, czy sierpnia ma 31 czy 30 dni. Pewnie no jen, długo nas Cierpie. nie było, co? Długo o, nas nie było. Witamy. Ci, co tęsknili, to nam bardzo miło. Ci, co nie tęsknili, to jeszcze zatęsknicie. Ci, co nie tęsknili, nawet nie wiedzą, że nas nie Ci, było. Ci, co nie subskrybują, niech zasubskrybują. O właśnie, od razu call to action. Klikasz. Klik. Bo, y bo. Klik OK, klik subskrypcja, klik komentarz. Jak tam wakacje wam minęły? Możecie napisać w komentarzu co robiliście ciekawego? No dobra, to lepiej. Dobra. Wakacje, wakacje powiedz, to są dla Powiedz co, powiedz co ty robisz wakacje Urlopę. ciekawego? Właśnie. Na pewno nie dawałem napiwków. Nie dawa? No Ale dobra, to zanim zaczniemy no właśnie. jak wakacje. Dobra, szybko. Bardzo wykopiłem. dobrze. Wypocząłem, jestem zrelaksowany, zadowolony, o, uśmiechnięty. Nie nagrywałeś podcastu to wypoczęty. No, wiadomo. Nie było nic na głowie, nie, nie było ciśnienia. Ma Marcin? <laughs> ja ja spędziłem to w Augustowie. Ale w Augustowie y, zrobiłem patent na motorówki, moje pierwsze stanie na wakeboardzie. Zarobiście faza. masz ja... jakiś filmik? Mam. Masz. Mam. To patrz. Lecę na Wegbodzie. Był też moment e, pływania na e, wind, a, windsurfie, ale tutaj nie szło nie e, Tak, tak dobrze. Na, na Instagramie mogliście widzieć, jak Wop ratuje Marcina. Bob <noise> musiał mnie ratować tutaj. Zjało mnie gdzieś na środek je tak wyszło, jak wyszło. A tak. ty Wojtuś? E, a ja z tobą w Augustawej głównie. A no tak no cały, cały, co mamy teraz? Sierpień. Ale połowa lipca i prawie cały sierpień jestem co tydzień w Augustowie, także moje miasto to kanapie? Augustów, na kanapie Marcina. Także gdzie spała niejedna dziewczyna, a teraz śpija. U kanapy. Nie jedna. U Marcina nie, na nie kanapie. Jedna, to, to znaczy żadna. <śmiech> <śmiech> no co z tymi napiwkami? No dobra. Dlaczego? Dlaczego? Ale to poczekajcie, to zaraz. Zanim jeszcze to czarek będzie mówił o napiwkach, e, Wojtuś, ty zamkniesz. Czy ja zamknę? Może Wiem i mój te. temat ma za mnie. Mój temat zamknięt. Trzeba Ja do ciebie słodzy, Wojtuś. O czym ja będę Wojtuku? mówił? Wojtku. To nie, to dobra, to ja zamknę swoim tematem, bo mój no, temat z a... zamyka wiele rzeczy. No, bo twój jest szybki. Jak no. Twój jest taki na 30 sekund. Ma na trzy nawet. A ja będę mówił o wolności słowa. Eee, a dlaczego warto poczekać na twoje wol wolność słowa? Jakoś taka... No dowiemy się, czy, czy w ogóle warto jest? walczyć o wolność słowa, czy nie ma to żadnego sensu? I gdzie się kończy wolność słowa? Dokładnie. Gdzie się zaczyna? A u mnie się skończy dobrym, przyjemnym orgazmem. No. I mm, dowiecie się, jak, w jaki, jacy ludzie mają orgazmy, robiąc inne rzeczy niż to oczywiście, co myślicie i dlaczego. A, to słyszałem o tym, no. A przy kichaniu? Apsik. Może. Kwestia, A, psik. kwestia nauczenia. Proszę Uf, ale mnie to później. Kichać. To później, więc zostańcie z nami, e, ci, którzy już tu się pobawili. To, jak Czarek mówię, wam będzie teraz na... tłumaczył przez 15 minut, dlaczego nie daje napiwków. Wczoraj chce się wybielić. Powiedzcie mi, skąd w ogóle idea dawania napiwków, skąd się to wzięło i dlaczego w branży gastronomicznej, czy ogólnie w branży usługowej daje się napiwki. Ja nie rozumiem tego. W te wakacje zacząłem się zastanawiać nad tym. Nie, Kłamstwo. bardziej się zacząłem zastanawiać nad tym, jeszcze bardziej, bo nie dość, że jest inflacja, ceny idą w górę, no to jeszcze warto by było komuś coś dorzucić za to, że nas obsługuje. Mhm. Czy warto? No ale dlaczego? Dlaczego, dlaczego ludzie dają napiwki? Z jakiego powodu? No bo myślimy, że kelner zarabia mało, więc powinniśmy mu dawać więcej. Czy słucha nas, nas jakiś kelner i czy zarabia mało? Znaczy, no nie, ja... nie ma to żadnego znaczenia. Ile no zarabia. nie, nie ma, nie, oczywiście, że nie A, ma. Bo jeżeli ktoś zarabia mało, bo no, ja mhm. tak wychodziłem, później się rozwinę, dlaczego zmieniłem swoje zrozumienie sprawy, nie wiem, czy zmieni to moje czyny, bo to są dwie różne kwestie, ale całe życie jechałem Czarkowi, że nie daje napiwków, a byliśmy na paru wyjazdach i ja dawałem, on nie dawał, no bo zawsze jest taka gadka, kelner no tak, zarabia tak, tam psi pieniądz tak. i drugą wypłatę albo drugą część wypłaty ma z napiwków. Ja tak zawsze to rozumiałem, ale to dlaczego ja mam płacić za to, żeby on miał godną pensję, a nie jego pracodawca? Właśnie Prost, i do tego, do tego y, zmierzałem. Bo... Abstrahując, że jak masz słabą pensję, możesz zmienić pracę. Je... No chyba, że mamy, wiesz, no, zm... no ale jest też pewne utarte tradycje, czyli pracodawcy nie płacą, znaczy płacą, tak jakby płacą w kwestii takiej, że my płacimy się, no, bo i, i tak ty płacisz za ich wynagrodzenie, jedząc w tej restauracji, no to ty płacisz. E, czyli on, jak ktoś jest to zatrudnione... Ta jest rozłożona w dwie części, tak? no nie. No nie. No bo, jak bo jest ja restauracja? Nie jestem, ja, jeżeli jestem klientem, nie jestem jego jakby pracodawcą, Prado, pracodawcą jest właścicielem restauracji. Znaczy ja płacę za usługę, no tak. a jak on się rozliczy z kelnerem, ze swoim mhm. pracownikiem, to w ogóle mnie nie interesuje. Nie powinienem czuć odpowiedzialności. Mhm. Jak nie dam lasce 5 zł, to ona nie będzie miała na chleb z pastetem. Dobrze, to zacznijmy w ten sposób. Ale to. Ale to nie zmienia, czy będę dawał na piwki, czy nie? Yy, patrząc z mojej perspektywy, w branży, w której ja pracuję, yy, to mi się nie daje na piwku, wręcz przeciwnie. Urywa mi się pensję i zabiera, zabiera mi się to. Negocjacja. Złodziejom nie daje się na piwko. No, słuchaj, no dokładnie, nikomu się nie daje na Okej. Okay. Felgi. Były. Wszystko, ale już nie ma. Wszystko a to dyska gratis za to Słyszeliście sytuację, yy, kiedyś pewnie, i się rozpisywali o tym, jak yy, dwie kobiety jechały samochodem i żarówka się im przepaliła, i zajechały do pierwszego, lepszego warsztatu samochodowego. No i ten mechanik wymienił żarówkę, i dobra, jedźcie panie. A my ze skarbówki. I cyk, 10 zł, gdzie jest fakturka, gdzie jest rachunek. I zobaczcie, bo w Polsce za napiwki nie odprowadza się podatków. To jeżeli jesteśmy takimi. Legalnymi ludźmi i chcemy y, być fair, w porządku, no to w napiwku nie ma podatku VAT. 23%. To w takim razie, czy kelner biorąc te pieniądze y, odprowadza od tego podatek? Na pewno. Inaczej, jeżeli idziesz do urzędu, załatwiać jakieś Spuszki. rzeczy, czy dajesz napiwki. No, tam no, to się, to tam, się wie, nazywa kiedyś dawało. wtedy. Babcia zawsze mówiła, weź Przecież jakiś trochę Ludzie do lekarza, jak idą dalej. Debile kupują bombonierkę, bo lekarz tak. wykonał swoją pracę. Czyli to jest w, właśnie wkup wkupywanie się w czyjeś łaski, że dajesz mu coś ekstra za to, że cię fajnie obsłuży. tak mhm. To jeżeli ja będąc, yy, będąc kelnerem, to o to zatrudniam. Dochodzi, że on nigdy nie dostaje nabiwków. Bo... Z... Ale tak. od tego to się zaczęło? Tylko no, ale do... zaczynam, no, zaczynam no, zaczęło się jakąś. Od tego, że jesteś skąpcem. I na tym się skończy. I zatrudniasz się gdzieś. Jesteś kelnerem. To nie jest. W ogóle uważam, że bycie kelnerem to jest bardzo profesjonalny zawód. Tu bardzo dobrze trzeba się znać na tym i tak, tak. znaczy, znać, klerem, gdzie to możesz to, napluć do talerza, żeby nie było widać. Dokładnie, zrobić to tak, żeby kl klient nie wiedział. Ale jeżeli się zatrudniasz gdzieś w jakiejś knajpie, i ci pensja nie odpowiada, czy gdziekolwiek, no to nie idziesz do tej pracy, tak? No, mówimy znaczy, o... jeżeli jesteś zmuszony, to idziesz. No, no, takie dobra, jest Tak, życie. zgadza się. Żeby to nie zabrzmiało tak, że o za 1500, tak 1500 nie pójdę do pracy wolę na zasiłku. Okej, okay. ale zatrudniasz się w tym i załóżmy masz tą dobrą, dobrze opłacaną pensję, bo jesteś. Profesjonalnym kelnerem. To jeżeli pracodawca ci płaci, i ty odprowadzasz od tego podatki, no jedziemy literą prawa, to dla, z, jak, z jakiej paki, jeszcze trzeba mu dorzucać. No bo on ma pieniądze. Mało zarabia. Znaczy, I teraz Ale moje, że moje mało pytanie zarabia. jest czarek do ciebie, bo to jest twój temat, i ja chcę się dowiedzieć, kto to wymyślił? Ja nie wiem, kto to wymyślił. Ludzie Wiesz już w, w 16 XVI, XVII wieku. To początek tego, że jak to się utarło? Że... A w których zawodach płacimy na piwki? No, no knajpy. Knajpy, knajpy? Mamy, mamy... E, obsługa hotelowa. No yy, bo, to się boi utawi, szofer, tak. szofer, który no cię podwoić. No za, za granicą. Tak, w sumie wiem, w Polsce to nie jest, że bohater bo I roz, Rozgraniczmy dwie rzeczy. W, w, w kraju, w którym żyjemy, czy w Unii Europejskiej, w której, w której żyjemy, nie ma obowiązków. To jest tylko przyjęte i dobrowolne. Mm -hmm. Natomiast. Jeżeli... Nie ma obowiązku niepierdzenia w Wincie. Nie ma. Ale jednak tego nie robimy. No słuchaj, no lepiej nie trzymać. Natomiast jedziesz do Stanów albo mm -hmm. do Kanady czy do Meksyku i tam jest obowiązkowo, bo jeżeli nie zapłacisz kelnerowi to on nie ma pensji i to jest jego praca. Więc wiedząc, że w tym kraju jest taka zasada, że jeżeli się nie da na piwku, no to nie doceniasz pracy kelnera. Więc w porządku, to ja daję wtedy na piwek, bo, to, bo ja płacę komuś e, halo, za usługę. Halo, halo, halo. halo. Nie, do, nie daję na piwku, co z definicji jest jakąś dodatkową opłatą. Mhm. Nie, nie sprawdzałem znaczy... definicji słowa napiwek, ale kojarzy mi się, że to jest jakieś tam... Nieopodatkowana kwota na boku. No to dobra, byłeś w Stanach. No. Ja znam kogoś, kto był. No, ja i opowiedział teraz, mi to i, to i owo. I owo. No, wszyscy słyszeli. To znaczy, czyli mówisz mi, że mogę pójść do knajpy i nie dać na piwku i wyjść. I on wtedy nic nie zarobi? No, nie, no, zarobi z innych. Ale jest przyjęte, no że jest nie... zasada, że wszyscy, jest zasada. Nie, nie wierzę nie. w takiej zasady. No dobra, musi mieć jest podstawę. Czyli jest... tam nie ma podstawy w ogóle? Musi żadnej? mieć. Jest, jest obowiązek dawania napiwków. Jest to przyjęte, że jeżeli no ktoś tak, się ale jak, jaki to zasadę musi. Jak jest ten obowiązek nie. prawnie? Jeżeli nie dam napiwku, idę do więzienia, dostaję mandat, w w jak. To ten sposób, w ten sposób y obsługa zarabia pieniądze. Ke mówię o kelnerach. Dobra, nie daję napiwku. Co się dzieje? No, jesteś y na czarnej liście. Nie wiem, co się dzieje. No nie pobiją cię. Czyli to nie jest prawo, to jest zwyczaj. No ale, kelner, ale poczekaj, bo jeżeli jest przyjęte, że kelner jak dostaje napiwek, to jest jego pensja. Bo jeżeli słaby, słaby był utarg, to słaba jest, jest słaba pensja, tak? Mało pieniędzy w kasie. Jeżeli jest dużo ludzi i kelner się nabiega i narobi, to zarobi bardzo dużo pieniędzy to z napiwków, kurde, tyle jest. I ogólnie jest dużo historii, gdzie w Stanach ludzie dawali napiwek mhm. w jakiejś tam, nie wiem, olbrzymiej kwocie, czy tam się rozpisywali o tym, bo tam jest tak przyjęte z zasady. W Japonii, w Chinach nie jest stosowne dawać komukolwiek na piwek, bo to może być obrazą w Japonii, a w Chinach jest to łamanie prawa. W Chinach prawa człowieka to jest łamanie prawa. No ale u nas tak samo jest, znaczy z reguły u nas jest tak, jak ostatnio rozmawiałem z żonkiem, który prowadził bar e, i mówi, że no, no wiadomo, najfajniejsze barmanki przyciągały największy hajs i obroty e, i się daje na piwek, żeby zagwiazdożyć trochę, wiesz. A Staś mnie. No, <coughs> kto nas tak nie robi? Kto no, nas tak, tak nie Oczywiście. Zrobi? Znaczy ja miałem na przykład tak, że ja nie z restauracji dobrze. i zjadłem w tak dobre jedzenie, nie wiem, byłem. To kucha Kucharzowi powinien zjeść. Kucharzowi, tak. dokładnie. Tak właśnie powinno być, no ale miałem jakąś taką mega wdzięczność, no i e, bo tam, miała nie, 20 lat. Nie, po prostu była, polędwiczki z, <laughs> bo, była polędwiczką. Była polędwiczką. polędwiczką. Dobrze, w porządku, to no. jeżeli, jeżeli zamawiasz, mówimy, mówmy mhm. o Polsce, o, o realiach tutaj. No. E, Kelner obsługuje ci, czy kelnerka obsługuje obsługujecie, i masz jakiś kaprys. Na przykład. Ja, ja jestem taki, że ja czas lubię coś zmienić w menu czy tam coś ekstra. Ty, on, i, oni, I oni ci to robią bez problemu. Mhm. zadowolenie, mhm. w porządku, dostajesz coś ekstra. Tak, jest to, jest to wykracza poza jakąś normę. Dostałem, nie wiem, drugi sos, gratis, nie wiem, cokolwiek nie, spoko. Gra, Siódma ja ja minuta podcastu padło słowo gratis z uszczarka Ja mówię, ja mówię ja o, mój, sytu, jest, o sytuacji wyjątkowej. O sytuacji wyjątkowej. Natomiast. Nie, nie widzę sensu, że gdzie w innych zawodach ludzie nie dostają napiwków, ja, ja nie mówię o sobie, ale ogólnie nie, nie dostają napiwków, bo to już jest na boku pieniądz, to jest łapówka. No dobra, ale tak. w Stanach mówisz, że też nie, a jednak, jednak tam jest zwyczaj. W Polsce też jest zwyczaj, bo w Polsce też jest zwyczaj, w że kelner me... zarabia 5 złotych i Tylko, że tam godzina. jest wpisane no automatycznie. W... No nie, nie, nie jest wpisane, bo właśnie, nie ma takiego zmierzamy, prawa. Zmierzamy do tego, zmierzamy a do pewno? tego, no, o tym mówię. że coraz, coraz częściej pojawiają się opcje takie, że już nasz w rachunku... Dobite, i to mm -hmm. już jest, i to już jest y, z podatkiem. Dobite tą kwotę, którą dajesz y, tak mm -hmm. zwany napiwek. I to już jest opłata serwisowa, to się nazywa. Tak, no to na, z natomiast natomiast ilości osób, co nie Tam masz we, Włosz we Włoszech, o ile dobrze pamiętam, masz opłatę za stolik, jeden lub dwa euro, po mm -hmm. prostu za to, tak. że siądziesz, tak. nie? Jeżeli są sztućce i talerz. Albo jeżeli jest na przykład powyżej 10 osób, no to z automatu jest to doliczane. I to są reguły jakieś zasady, gdzie wink, wink, jest to legalne i zgodne z prawem, bo. Odprowadzasz podatek, nie? Ale w momencie, kiedy, kiedy ja mam dawać pieniądze na prawo i lewo, i, i kelnerzy po prostu. Na prawo i lewo. Nie no, A, tak, tak to tak, wygląda. Tak, tak. Na, piw na piwków byś dawał mi dwa miliony, kurwa. Co ty gadasz? Nikt mi nikt nie, nie daje, jesteś... daje piwków. Mi, mi też nikt Bardzo nie daje Bardzo ładnie pan zrobił to i to, i to i to, mi się podoba. Nie, proszę pana, no musi pan jeszcze urwać z tego. No, to ja mogę urwać. No to, to czyli czarek bo... powinien tym takim ta szlakiem targować się, No w dobra. Przejdźmy, przejdźmy na inny temat. Okej, okay, ty masz zasadę, że nie dajesz napiwków. Ja daję napiwki, mimo że ostatnio zrozumiałem, że to pracodawca powinien im dawać kasę, a nie ja powinienem czuć się zobowiązany do, do utrzymywania kelnerów. Okej, okay. idziesz z dziewczyną do knajpy i ona daje napiwek. Czy nie wyjdziesz ze swojej strefy komfortu i nie dasz tych 5 złotych, żeby dziewczyna tego nie dawała? Znaczy, pewnie, żebyście razem dali. Pe pewnie tak, ale komu ja mam co udowadniać? Że on jest że, że, ja jestem, że ja jestem pod presją, że ktoś daje napiwek, to ja też muszę. Jeżeli to jest obowiązek. Ktoś, jeżeli to jest Jeżeli to jest obowiązek, czyli ja... Nie, przychodzisz, nie ma przychodzisz, przychodzisz do mnie, dobra, przychodzisz do mnie do domu i wykonujesz jakąś pracę elektryka. I ja mówię ci dziękuję, tak? No, ale to musisz mi zapłacić za tą pracę, bo wy, przyszedłem, wykonałeś pracę. Ja ci za to płacę. Kelnerowi płaci pracodawca. W momencie, kiedy pracodawca mu nie płaci, albo ma tylko po, Załóżmy... Ale jest taki zwyczaj. Znaczy wiecie... Z tym ale jest... czekaj, czekaj, no czekaj. Dobra, czekaj. No, jest poczekaj. taki zwyczaj. W porządku, ale to nie jest obowiązek. To Dobrze, nie jest a w Ameryce jest zwyczaj i czujesz. się... Obowiązek, zob... Jest obowiązek, jest obowiązek. powiedziałeś, że jest zwyczaj. No ale tak samo... Że nie pójdziesz Dobre, do więzienia. Dobra, uwaga, Teraz wrzuta z ostatniej. Byłem na z w, w toaletach i jest kolejka. No i jest zwyczaj, że wiadomo, że jak chcesz podejść do toalety, to podchodzisz ostatni do kolejki. Nie ma jakiegoś pisanego prawa, że. Tak, tym... łamanie kolejek, nie idziesz do, no, do sztumu. Nic, nic się nie, nie idzie. I byłem z takim typem, który wiesz, dupie mam zasady, nikt mi nie będzie mówił, tylko dla słabych są zasady, ci, którzy je ustalają, są, e, e, są zawsze więksi to władza, więc ja chcę być władzą tutaj, więc mnie nie obchodzi ta kolejka i wszedł jako pierwszy. No dobra, jak chcesz tam sobie udowadniać w kiblu, w tojtoju, na Ustoku, że jesteś zajebisty. To no i w sobie sumie on udowadni. zrobił według Czarka Ale... teorii dobrze. <coughs> tak względem teorii udowodnił, że zwyczaj mnie nie obchodzi, nie będzie mnie interesować, że człowiek w tej kolejce stoi yy, i on też czeka i on przyjął tą zasadę w imię życia w społeczeństwie. Tak, godzimy się na coś, bo, bo tak jest. Poczekaj, że on ominął kolejkę, tak? tak? po prostu wszedł i miał w dupie tam, Ale wiesz, co, ma, co ma kolejka do dawania napiwku? No to, że to, to zwyczaj. jest zwyczaj. Zwyczaj przyjęty przez społeczeństwo, w którym jesteśmy, że dajemy napiwki i pracodawcy płacą mniej kelnerom, bo płacą. Bo płacą. Znaczy to stanie Więc, w kolejce bo, bo jest nie, to jest, przy... nie jest zwyczajem. A czym? Znaczy, jakim prawem jest kolega? Po, podaj mi przepis, że w. Toj... Dlaczego nie może wejść pierwszy? Ale chcę kto, kto przyszedł pierwszy? No ten, ale ten. ale, ale jest, co to nic, zmienia? Nie ma znaczenia. Mnie, a nie tak, ja tak samo chcę. <grym> pan wejść tu nie stał, pan się wepchnął. No i, no ale nie no i, no i co? No nic, no nic no 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 zwyczaj. No nic. No właśnie i to jest podobna sytuacja. Nie, nie uważam, że to jest podobna sytuacja, to jest hamstwo. A, a, o, ale to jest, ale to jest to wobec jest tych chamswo? ludzi, ale ci ludzie nie dostają tak, pensji no ale... za to, że stoją w kolejce. No, no dobra, ale to nie, no, ale nie, to nie jest kwestia. Jak traktuje Felnera Hamsko, jeżeli on dostaje pensję od pracodawcy, jak nie dostaje pensji od pracodawcy, jak to zazwyczaj jest w Stanach czy w Meksyku, mhm. gdzie jeżeli nie zapłacisz, bo to jest obligatoryjne, że płacisz tam 15-20% do rachunku, no to możesz zostać, nie wiem, Zbesztany, czy, czy, czy nie wiem, mogą nakrzyczeć i wykopać cię. No, ale dalej do więzienia nie pójdziesz. Z besztany. Za wciśnięcie się w kolejkę też Słuchaj, możesz wciśnić. Nie pójdziesz do więzienia jak temu elektrykowi nie zapłacisz za to, że ci zrobi. No nie to... no dobra, to jest łamanie prawa, jakby podpisujecie akurat. Ktoś, tak? ktoś wykonał usługę, mm -hmm. należy no, mu za to zapłacić. Ktoś się wepchnął do kolejki, nie widzę usługi. Dobra. Byśmy, no. szli, byśmy szli do sklepu i jest jakaś starsza babcia, i ja bym nie przepuścił jej w drzwach, nie poczekał. Kultura. Ten. No, no okej, okay, no trudno. Brak kultury. Brak kultury. No. Zwyczaj A, to jest, nie, to blak, nie jest brak kultury. kultury. To jest, brak to jest nieprzestrzeganie kultury. w społecznej zasad, które. No to nie brak, są brakiem pisane, kultury ale jest to, przyzwycz... że, jest że ktoś negocjuje ceny i zbija ceny, bo uh -huh. daj mi pan upust, tak? Ale proszę pana, to jest moja pensja. To pan nie ma kultury i pan urywa z mojej pensji, żeby, żeby panu więcej zostało? Nie, bo po prostu wszyscy się przyzwyczaili, że, yy, że jesteśmy dymani. Wiesz, mo można dyskutować. I ja, ja nie jestem przeciwnikiem dawania napiwku, tylko wiesz, jesteś, jakąś tam logiką, logiką próbuję się w tym e e kierować i spoko, jeżeli jestem zadowolony i, i podoba mi się. Dam ten napiwek, ale nie, nie, robię, nie robię tego za każdym razem. A, a czemu dajesz napiwek? Przecież ty nie jesteś oddawania pieniędzy. Przecież ty nie dostajesz napiwków. Po co dajesz komuś napiwek? Ty nie dostajesz napiwków. Mam taką chęć. Jeżeli już daję, to mam taką chęć. Po prostu. Ale nie jestem zmuszony do tego. Natomiast jak jest presja, że musisz, no na napiwku nie dałeś. O, dziewczyna dała 5 zł, ty nie dałeś. No. A jak dziewczynę czterna, nową dziewczynę 14 lutego zapraszasz na randkę, to nie dlatego, że są walantyki, tylko akurat chciałem. Dlatego, że chciałem napiwek dać. <laughs> No dobra, możecie no... dać znać, czy dajecie napiwki, bo w sumie zgadzam się z tą teorią, że jesteśmy obciążani kosztami pracodawcy. W sensie, że no dobra, pani Angelika lat 21 ma małą wypłatę i jak nie dam napiwku, to jestem chujem. Ale z drugiej strony pewnie i tak będę dawał te napiwki. No pytanie, czy byśmy znieśli droższe. Potrawy. A, a jak się przez dwa lata pandemii, jakie poszły ceny? No, oczywiście, że tak. Nie no wiesz. no, czy ze, nie, no to w ludzie dalej. No dobra, do to zbliżę temat, zbliżę temat e, u nas i u naszych słuchaczy czy widzów. E, kup mi kawę. Nie, głupi zwyczaj. Bo, e, Im nikt nie kupuje kawy. No, Właśnie. no a się zobaczy jak się czarek, byś, kurna, poszedł do restauracji. No, to jest, jako to nie, Ale to gówniany argument. Ale nie o to chodzi. no To jest a? takie, kup... to jest właśnie, no, ale to jest to samo. No, nikt nie nie, ja, ja rozumiem, dlatego no Ale to, to tak. jest gówniany argument i ci zaczeka to jest ciężka praca. Każda praca jest Nie, ciężka. nie chodzi o ciężkość pracy, tylko jakbyś się cieszył, jakbyś dostał te napiwki. No hmm. oczywiście, że bym się cieszył, kurde, tak. tak. no wiadomo, ja, ja, ja rozumiem, ja rozumiem. Czarek, trzymam kciuki, żeby w twoim życiu dużo rzeczy nie poszło i byś został kelnerem, ja będę przychodził codziennie i tobie nie będę A ja bardzo chciałbym kelnerem zostać, bo ja lubię branżę gastronomiczną. Nie, bo tam są napiwki i nie hmm. odprowadzasz podatku. Hmm. Hmm. <grych> o, e, tak, podatku, o podatek, podatku. Tak, no. podatku. To Słowo co, e, seks czy wolność słowa? Wolność słowa. Wolność słowa. Jakie rzeczy można mówić, w przestrzeni publicznej, a czy, czy powinny być jakiekolwiek zakazane, czy wszystko możemy mówić? To chyba dalej nawiązuje do tego samego tematu, czyli y, jakieś y, zgody społeczne, na które się godzimy w danej, no, ale danej grupie. No kto ustala te zgody? My, połowa połowa wyborców powie ci, że Obrażenia, mhm. y, uczuć religijnych to najgłębsze obrażenia, jakich może doznać człowiek, a połowa ci powie, że, no dlaczego ktoś nie może sobie zrobić matki boskiej z jakąś tęczową flagą w tle? Oczywiście. No że. I no, ale wolność, to, no. wolność słowa, czy można mówić wszystko? Czy tak? Uważam, że tak. Można okay. mówić wszystko. Można mówić wszystko, ale czasami Dodam. nie zawsze warto. Dokładnie. A to to. Nie, nie, wy nie wypada czeg czegoś yy, powiedzieć. No. To masz wzgląd na drugą osobę. Jeżeli prowadzimy dialog jakiś i chcemy, żeby ten dialog trwał i żeby była normalna rozmowa, no to robisz to w taki sposób, żeby było, w cudzysłowie, miło, tak? Nie no jak. Polityka opiera się na tym, żeby nie było miło, hmm, żeby była znaczy, polaryzacja. In, nie było miło. No, jeden mówi, że jest tak, drugi mówi, że jest tak. Jeden mówi, Korwin Mike mówi, że mhm. wolałby, żeby jego córkę po pupie poklepał pedofil, niż żeby LGBT uczyło nauczania do życia w rodzinie, w szkole. Czy powin... ja, ja mówię o, o tym, że nie wszystko wypada powiedzieć. To ale w, wypada? w ogóle to, to, znaczy musimy, to się... musimy odłożyć w ogóle. Nie jest, bo, to nie ma, bo bo możesz klepać, co ci nie ma znaczenia. To może sklepać coś. ale nie ma znaczenia. Dobrze. Znaczy... Czy Janusz Korwin Mikke powinien sobie mówić, czy pisać na Twitterze. Że tak, ale pedofilia to jest ok, że tam jak klepiesz małą klepnie. dziewczynkę. Pan Janusz Korwin-Mikke to, po, to powinien sobie już odpoczywać. Ale odpoczywać? ja też. No ale odpowiedzcie mi na pytanie. Czy A, powinien oczywiście. móc tak. mówić takie rzeczy? Może każdy może. Móc, może no, tak. nie, nie, jeśli jeśli słowo, w słowie wolność nie ma zasad w pewnym sensie. No i koniec tematu by się zgadzam. Ale to, to, co, to, co powie. No to świadczy o nim. Tylko, tak? że to jest przypisywane często no. do jakichś grup, do coś tam. No uważam, że powinno być przypisywane do danego człowieka i koniec. Ale żyjemy w takim świecie, że yy, masz swoich followersów yy, i powiesz ty coś, więc wszyscy oni są tacy jak ty. Ale można to potem przekręcić, wyrwać no. z kontekstu, tak? No dobrze, czy możesz. A obrażanie uczuć religijnych. Co to jest obrażanie uczuć religijnych? No, nie wiem. Mówię nie. Gdy mam Jezusa, cokolwiek. Znaczy, no to, to, jest, to jest Twój problem, nie mój. Okej. Okay. Albo Jezusa, ale dobra. Nie je... e, ale słuchaj, to, y, to, co, to co mówisz, to jest twoje, to wychodzi to z ciebie, dobra, nie ze mnie. ty tak podchodzisz, ale wiele ludzi... Czekaj, z czym ty jesteś związany emocjonalnie? Bo muszę tutaj... No to muszę z tym hać. podcastem. Muszę jać. Nie, no jest coś takiego. Nie, na ja przykład, rozumiem, do czego ja rozma Rozmawiając właśnie z ziom... To zaczęliśmy tę rozmowę, nie dokończyłem tego zdania. E, na górze. E, który, któremu powiedziałem, że mamy ten podcast o świadkach i on mówi, no ja to ze względu na rodziców, to wszystkiego nie mówię im. Takiego hasła, które żeśmy wymyślili, wiecie jakie. Dziś ze względu na jeszcze was słuchających tych którzy tak, nie zrobili to. tego kroku nie, nie powiemy nie powiemy ale jak będzie wy to napi to, to jak chcecie powiemy. usłyszeć jakie to jest hasło to napiszcie na no, Instagrama na, a tak, prywatnie na Instagram, ja to wam powiemy, prywatnie tak. jest wolność słowa możesz powiedzieć ale, ale nie ze względu na szacunek jak tu by poszło kultura no, tak no czyli bierzesz pod uwagę dobra, ale pod uwagi, dobra jak do tego typa. No. no i on znaczy on powiedział że no, on by tak nie powiedział do rodziców no bo on no szanuje no bo szanuje scenariusz każdego człowieka i decyzję na to, że to jest twoje życie i w twoim życiu możesz wierzyć w co chcesz i robić co chcesz. I ja jako drugi człowiek nie powinienem tego oceniać w taki sposób publicznie, że przy innych ludziach mówiąc, jakie ja mam zdanie na to, że ty zdecydowałeś mieć tatuaże na przykład. To jest w ogóle z dupy i no trochę na... Dziękuję. Na ja wiem, tylko my idziemy w dwie różne strony. Ja abstrahuję od tego, czy wypada, czy warto. Nie. nie. Mówię o tym... Że na przykład y, na internecie są ludzie, którzy negują Holokaust, mhm. że nie było Holokaustu, mhm. albo y, propagują, y, y, jak się nazywa, te tabletki, co nie działają? Nie, homeopatia. Homeopatia, no To nie działa. Jest antynauka, nie ma żadnych dowodów, ale jest wolność słowa, więc ludzie mhm. mogą to reklamować. Jerzy Ziemba może reklamować struktury, strukturyzator chyba, ch ch chyba wody. Chyba już za, nie może. Za 20 Wszystko możesz. Chyba Wiesz? już nie może. Nie, no może już nie może, ale. Leczenie w się sensie, energią. Wolność słowa powoduje to, że ludzie y, są na tyle głupi, żeby wierzyć w znaki Zodiaku. Ale wierzą i i, i, i wierzą, i wierzą i to działa dla nich. No właśnie, i pytanie, czy ktoś powinien kontrolować to, co idzie do przestrzeni publicznej, czy kontrolując, zakładamy pułapkę, która w tym momencie nie, może, może nie jest pułapką dla nas, a jak zmieni się jakby scena polityczna, to. To jakby... poczekaj, zanim <laughs> odpowiesz, bo to jest dobre pytanie, wracam za chwilę. Ciekawe, czy w ogóle... Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, prosimy o ocenienie naszego podcastu i pozostawienie pięciu gwiazdek. Wesprzyj rozwój naszego kanału przez polecenie go swoim znajomym. Bardzo nam to pomoże. Dzięki. Czyli czy ktoś powinien kontrolować wolność słowa? No... Jeżeli już, już sama nazwa wskazuje, jeżeli już ktoś kontroluje, czyli... Ma nad z... Tobą władzę. Czyli tu już nie jest wolność słowa. No tak, no ludzie kontrolują wolność człowieka. Nie możesz zrobić wszystkiego, nie jesteś wolny stuprocentowo nigdy. Zawsze kontrolujecie prawo, kontrolujecie ekonomia. No tak, rodzice. Ale pamiętasz jak rozmawialiśmy o hejcie? Jak ktoś nie słyszał, to zachęcamy. To tam padło takie zdanie, że to ludzie teraz mają w rękach tą kontrolę, tak jakby. To ludzie płyną jakimś nurtem i mówią: "Pieprzysz". Nie możesz, to no ale się nie zgadzasz. Gdzie klepać ale dziewczynkę nie, po tyłku? ale w każdej ale w <coughs> kojarzysz tego olszańskiego, jaszczura? No. No debil, tak, psychopata. Debil, debil. No tak, no, tak. ale ma sektę wokół siebie i dzięki wolności słowa on ludziom, wiesz. No ale tu w tym momencie kto stoi na straży mhm. właściwego zachowania? Jak powinno wyglądać? To jest to samo Myślę, to samo pytanie minister od cenzury. Minister. Ja powinienem. Ale minister też by się minister też by się jest kierował jakimiś regułami, co można, co nie można. No to no ale no, jest coś zawiedliście, takiego, że... Zawiedliście mnie, że wszyscy mamy takie samo zdanie na ten temat. Hmm, nie no, wolne słowa, dobra, jakieś takie... No ale co byście mogli na przykład... Tu, co moglibyśmy powiedzieć, co byłoby takie hardkorowe, abyśmy to no powiedzieli No dobrze, okej, okay, możesz powiedzieć wszystko. Obraz oburcze może być wszystko. No, no, możesz my, wszystko wiesz. powiedzieć hardkorowego, tylko czy to... Yy, czemu to ma służyć? No właśnie Do, o to yy, chodzi. No. Nie ma znaczenia. No nie, nie ma znaczenia, ale czemu to ma służyć? Po co ja mam wypowiadać rzeczy, które... No, nie ciebie, ciebie coś trafi, ciebie coś trafi, mnie coś trafi, to po co ja mam to mówić, skoro wiem, co ciebie trafia. No ale. No, no, są Wojtek, ludzie, Lu Wojtek lubi czasem są powiedzieć Są ludzie, którzy specjalnie. No tak, po co oni to robią? Szukają ale atencji? Ale nie czy... ma znaczenia. Pytanie, czy no, to... powinni być, yy, powinni móc to robić. Nie, nie, powi nie powinni być oglądani, czy powinni być ignorowani. No, ale nie i... są. No właśnie. Czyli ktoś, no, ale... ktoś, ktoś, ktoś kto mówi takie rzeczy, yy, jest słuchany, oglądany i ma poklask. I komuś się to podoba i tam ci mu brawo biją, no tak. właśnie, że tak mówię. No to to jest jego ekipa, tak? Czyli ci, ci ludzie w ogóle dla mnie żadnej wartości nie, nie przedstawiają. Nie ma bo... znaczenia, czy według ciebie oni przedstawiają żadną jakąkolwiek wartość? Oglądanie jest, czy to jest skóra? Oglądanie. francuskim bagnetem? Ty, kurda, ty. ty. taki jowaki. No nie, no. No ale dobra, twoje zdanie jakie jest, bo tak nie tak chcesz, no, pytasz gdy i ktoś, nie odpowiada nie, nie do końca. Sorry. No moje zdanie jest takie, że gdy ktoś by zaczął to kontrolować, no to, to już ta osoba by rządziła, co jest do. No cenzura, tak, jak w komunie, no, cenzura i tyle. To znaczy tak. możesz... Bo moim zdaniem każdy powinien móc powiedzieć że najbardziej obrazo jest Spoko. Tak, no, bo w momencie w sensie tak może to powiedzieć, tak nie jest spoko. Chyba. <laughs> chodzi, o... Nie nie Dobra. Chodzi, chodzi o to, że w momencie, jeżeli nie damy debilom, idiotom, psychopatom mówić tego, co oni myślą, jeżeli nie będziemy walczyć o to prawo, to Koli normalni ludzie są... To nie, to kolejni ludzie są... Normalni ludzie będą następni. No, wolność słowa właśnie polega na tym, że ktoś może jest ten Charlie Hebdo, tak, ten y, francuski taki tygodnik, który tam y, rysuje jak Allah tak, zyka tak, owce tak. albo Jezus coś tam innego robi. No i to jest wolność słowa. Oni tak. muszą mieć prawo do robienia takich rzeczy. Nieważne, że ktoś powie, że im tylko, obraża Boga. Tylko tak? po co to robi? W Ale celu? nie ma. <laughs> Czarek. Nie ma znaczenia w jakim no Nie, celu nie ma znaczenia. Robi. Tylko że. Chodzi jeżeli o to, być... to podburza, jeżeli to wywołuje ale, zamieszki, no to, ale, to jest Ale, 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 wy, ale co, co podburza? Znaczy, no, tak. no. że, no. że wymyślonego przyjaciela ktoś narysuje i obrazi? Dobrze. No halo. Wy, wymyślonego, jeden powie, że wymyślony, drugi powie, że niewymyślony. Yy, była sytuacja w Danii, że ktoś, jakiś koleś taki yy, kontrowersyjny, Czy można palić Koran? Spalił, właśnie, spalił Koran. Czy można palić Koran? Do zamieszek doszło, I więc, więc taki czyn powoduje. Ale do zamieszek. A kto wywołał te zamieszki? Koleś, Czyli... który spalił Koran. Nie, nie. Halo, czy, a, czyli ale kto... obraził w ten sposób ludzi, no. którzy, którzy w ramach protestu wyszli i, za... I strz... strz... strzelił strzeli, się. I, to, i, to, i, to, i, to, i to, kto będzie decydował o tym, yy, które... Yy, Czyny. Czarek, czy a... są świętości? Są. <grym> tak? A co, co dla ciebie jest święte? Nie ma świętości. To małżeństwo jest święte, czy nie? Co to znaczy święte? No nie, no, no, no co to znaczy święte? No nie, bo na przykład mówi, że, że, że nie można tego obrazić. Że nie można tego Znaczy mogę... no, no, można podeptać. to znisz, zniszczyć, nie, tak no, odeptać zniszczyć, obrazić. No, tak, no dobra, no. więc jeżeli ja bym spalił przy tej Biblii, to oznacza, że ty możesz rzucać kamieniami i palić nie, nie, ale ja to rozumiem. No ale każdy normalny człowiek powinien rozumieć, że można palić książki jak się no, ale, że, chce. Ja no, właśnie, to... no nie, bo powiedziałeś, że, że osoba, która paliła Koran, Wszczęła zamieszki. Nie, ona nie wszczęła zamieszek. Nie, nie wszczęła zamieszek. swoim czynem spowodowała świadomie, bo ludzie, ludzie, którzy wierzą w to, co jest napisane w Koranie, dla nich to była obraza. I to no, było działanie i on, o, oczywiście jest w wolnym kraju, może robić co no, chce, ale nie wziął pod uwagę do tego, co może to spowodować. Ale ale znaczy, nie musi, ale, ale, nie musi, tak ale, samo ale jak w przykładach. Halo, halo. halo. Dlaczego ta osoba ma być odpowiedzialna, że ktoś jakąś książkę uznał, że jest od Boga? No to jest, Kto będzie do, decydował dobra, o tym, nie, która nie, jest... Nie, nie, nie nie powinna być odpowiedzialna, powinna być mądra i kierować się łbem swoim, żeby... Ale dalej, z, z, dalej zrzucasz odpowiedzialność A, tak, tak, nie na debili, którzy ale, no dobra, się to, srają, to, to że ktoś zaczął... spalił książkę, no. tylko na człowieka, że on tylko nie powinien robić. On powinien mu cero, powinien nasrać na tą książkę. Ale Jego to, prawo. może robić z nią co chce, tak? No właśnie no. tak. Tylko Wojtek, jeżeli, jeżeli coś robisz, rzucisz przysłowiową skórkę od banana na schody i dziecko, które biega i się potknie Wy. i wywa, wywali się, to, to, to czy ja, czy, czy ty no nie, jako ty mądry śmiecisz. człowiek, czy ty jako mądry człowiek wyrzucisz skórkę od banana na klatkę schodową, nie, nie gdzie śmiecę. biegają dzieci? Nie śmiecę. No, ale dlaczego tego nie robisz? No bo, 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 bo niby pewnych zasad, które są no, za no, właściwe. No, no dobrze, no no ale ty to rozumiesz? I jednym, ja to rozumiem, jednym, Marcin to rozumie. Dobra. Jednym, a są ludzie, którzy nie rozumieją. Okej. Okay. Idąc twojo, twoim tokiem myślenia, że my powinniśmy być odpowiedzialni za świętości innych ludzi. Nie, za swoje czyny. No. no, no, ale, no bo tak. ja tego nie zrobię, bo no, Ale to, że Ale to znaczy, lampły, to, zna, nie, to znaczy, że tam ci ludzie cię ja kontrolują. Nie, nie, ja nie, ja nie, ch ja nie chcę po prostu wstrzymać problemu. Kłóćcie się. To Dobre, ty tylko dlatego błócie to błócie robię. Nie, nie, nie. Tylko dlatego tego nie zrobię, bo nie, nie doprowadzi to do niczego dobrego. I co mi. Co mi co, w jaki sposób ja urosnę, jak spalę koran, czy jak ale spalę Nie, ma je? znaczenia. Ale Powinieneś ja... móc to zrobić. No to zrobię to, ale... no to Bo nie jesteś odpowiedzialny za czyny innych ludzi. No, 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 no oczywiście, że nie jest. Zgadza się. Tylko typu... jaką... Ale masz łeb od tego, nie żeby ci się woda tam nie lała, tylko żebyś mógł pomyśleć, no, co, ja może, ja będę... co okay. może się stać. Jak nie ja... zapieprzasz po mieście 150, bo wiesz, Dobrze. co się może stać. E, śmiejesz się z żartów o, księ... o księżach pedofilach? E, jak ty odpowie... opowiadasz, to tak. No, a wiesz, że to może obrazić kogoś? E, tego może, księdza pedofila, czy kogo? Może, może obrazić wielu ludzi. No może. No, to no, a co, łeb masz od lania wody, czy od myślenia? I od tego, i od tego. No, okay, dobra, no, no sędzia. No, nie, nie ma dawaj. sędzia, tylko y, też chciałem coś powiedzieć, ale tu się no nie was, da, To mówicie. Wyłączam no, mikrofon. Nie, 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 bo Wy, bo, bo. No, wyłączaj sobie dalej. Wła włącznikiem. Marcinku. Nie, no to. Czarek, czujesz, że co? Udowodniłeś? Że nieudowodnione. <laughs> ja, nie, ja nie, ja nie muszę nikomu nic udowadniać. <laughs> ale co ja mam? Udowodniłeś? Nie ale, muszę nikomu nic to... udowadniać. Ja tak uważam po prostu i tyle. No, no a ja, no właśnie. No nie, no tak uważam, że. Czyli jest wolność słowa uczarka, ale. Według. Ale reguł. jeśli ma, będzie miał przerąbane, to nie powie. Ale po co to robić? Po co mam to robić? Ja mogę wiele rzeczy zrobić, mhm. bo mogę, ale ja tego nie zrobię, bo nie ma to sensu. Bo szkoda ci, hajsu dać ten napiwek. No. O, na przykład. My nie ma to sensu po prostu jest to dla mnie logiczne do niczego to nie doprowadzi no dobrze a jeżeli no, no, dla kogoś innego ma to sens no właśnie. Czy dalej to niech, mieć... to niech se robi i niech ogląda jakie są konsekwencje tego że on zrobił to bo może a wiesz jakie są konsekwencje odcinka podcastu o świadkach wiesz ilu ludzi pisało że kłamiemy że to że dotknęliśmy ich świętości że nie powinniśmy mówić dokładnie wiedział, słowa że szkoda. ale wolność słowa tu wolność słowa. Ale ja ich nie prosiłem, żeby wchodzili na to. Dobra, pogodźmy. Pogodźmy to takim Wojtek, momentem życia. który godzi Ja nie, ja nie prosiłem kogoś, żeby wchodził i oglądał. Ktoś... To oni robią to dobrowolnie. No i ten koleś oglądał I, I on dobrowol... wybrał to, że to obejrzy. I ktoś dobrowolnie oglądał palony koran. Wystarczy swoją szyją zrobić taką. I nie widzisz. Oszki zrobić, zamknąć i znikasz. Tak mówili, jak byłeś mały. Kolejny odcinek, kolejna podwójna moralność Czarka. Tu wolność N, słowa, nie tam sądzę. myślenie. Tam, gdzie można, nie, do kolejki się nie wypcham, ale, ale na piwku nie rupta ta, co chce ta. Rób ta, co chce ta, Jerzy. <grym Kopsia. grym> Kopsia> Jurej <grym> z, z, z włosami. No, taki trochę średni, no. No ale dobra, dobra, dobra. Mamy gorąco, gorąco, gorąco. Splecz, mała jest. sprzeczka, dawno się nie widzieliśmy. Jak to, się jeszcze trochę... raz, jak było to zdanie? Czekaj. Nieudowodnione? Udowodniłeś, nieudowodnione. <gry> Tak szczerze nie do końca je rozumiem nawet. Ale ja Ale, tak. jest. ale Trafiło. Trafiło. Trafiło do mnie. Trafiło gdzieś do tu, ciebie. W serduszko. serduszko. No i teraz, ale czy pogadamy o czymś, co rządzi światem tak naprawdę teraz? Może, Marcin, tego twojego tematu nie nagramy, bo kogoś może to obrazić. Może go nigdy nie miał? Na przykład. Ciekawe, czy... No już teraz ale wiesz. Czarek, się obrażony? Jest w ogóle, z... w ogóle <laughs> uwaga, jest zdjęcie, jak gdzieś, jak znajdę to, to wrzucimy. Tutaj, e, jak płód e, robi sobie dobrze. O kurde. <laughs> Powiem tak, Pytanie. różne filmy nam wysyłasz na tej grupie. Ale to są zdjęcia dwa, zdjęcia USG. E, przedstawiała to w TED, e, bardzo ciekawa, polecam. E, Albo jakieś jak jest w TEDx, to już można e, nie, le, lekko pedofilię. Lekko pedofilię. Ale tym... to, to jest płód, czy to, jest, to są bliźniaki jakieś? Czy... Nie, płód. Czarek, to, to jest płód jest, czy dziecko? Jest rączka. <laughs> rączka na początku jest daleko od penisa, a potem jest blisko penisa. Takie dwa zdjęcia, tylko nie wiadomo, czy co tam do końca. A. Ogólnie... Pytanie, pod co walił? <laughs> pytanie, no. Co pod, się pod, pod brzusze. <laughs> pod starą. <laughs> Ej, co? wolno słowa cię boli teraz? Ale byś się zaśmiał. Czas no się, się. śmieje. A było... wiesz, jak oglądają nas kobiety w ciąży, jak to jest obrazobójcze? No, strasznie. No. strasznie że ty powiedzą, masz po, dzieci? Krąbało was. No. Jakie? Jak no. to? Wy jesteście nierolni. Nie Dlaczego ty masz łeb? <laughs> Dobra, słuchajcie. E, oczywiście tak. Orgazm jest... E, m, wszyscy mają taki sam, ale każdy ma inny. M, kobiety mają troszeczkę inaczej, bo mają na przykład... Opowiedz czarkowie, jakie mają kobiety orgazmy. <grym> <grym> Mu się loki kręcą, ale chłop jeszcze nie wie. <grym> Chyba, że rozmawiałeś ze... Twoją starą. <grym> Dobra, ja nie powiem. A e, no, już wiedziałam, że to się nie uda na poważnie, ale słuchajcie, na przykład, jakbyśmy zostali jeszcze w tym niepoważnym temacie, bo jednak no. wali statystyki. Świnie. E, no, tak, tak, to my. <grym> Dobre świnie, no. Żeby, i to też uwaga, wieża, filmik. Trz. Knur, e, knurek. Żeby m, maciora miała lepsze, więcej płodu. To rolnicy, rolnicy muszą je podniecać. Dzięki temu w zapłodnieniu tym takim, wiecie, przez tą rureczkę i Zapraszają czarka, żeby chodził po obórze. <noise> tak także jest taki biznes do, no, głaskasz tam tę wymiąka, głaskasz świnia, świnia chyba świnia chyba nie ma wymiąka, nie ma, nie, nap, nie ma No chyba krowy. Tak mi się no, wydaje. Może, ale to coś, co spiją... Sutki. S sutki? No. No i świnia się nie poci. Tak jak ty. <grym> no dobra. I oni jak podniecają te świnie, no. <grym> Makijażyska. Jeżeli już idziemy w tym no, kierunku... Idziemy w tym kierunku, że no. można. Że są organizmy na świecie, nie tylko ludzie, którzy mają orgazmy e, i one... E, dzięki temu można z nich korzystać. Wiecie, że... Orgazm to jest coś bardzo przyjemnego. Przepraszam, Marcin, ty, ty powiedziałeś, że dzięki temu, że świnie mają orgazmy, możesz z nich korzystać? Możesz no, z, ja z nich korzystać, przysługę? bo orgazm w ich przypadku przynosi więcej potomstwa, które my później cz czarkiem jemy. Tak. Nie, nie. Nie. Zjadasz świnie... więcej... <laughs> Gdzie ty te wymiona kupowałeś? Marcin, zjadasz świńskie orgazmy w bułce tartej. <laughs> wszystkie zwierzęta mają orgazmy? Nie, nie wszystkie. Ale nie wiem, czy <laughs> są badane one. na wszystkich. Znam jeden. <śmiech> <śmiech> Powiedz. Wolność słowa. Wolność słowa. Nie bo mam łeb. Mm, no dobra. E, więc jeśli chodzi o dziwne. Dobra, orgazm, pokazuj. Jak to się robi, tak? Krzypki test. Starek, zacznij. Już. Już. Było takich dwóch naukowców, którzy badali na przykład w kwestii męskiego orgazmu, jak daleko doleci męska sperma. I zebrali 300 osobników męskich płci męskiej. No i. To zależy, ile trzymasz, no. Tak, jest oczywiście zbieranie jajeczek i plemników i jak nazbierasz trochę dłużej, to, to no. po pierwsze doznania są też większe. Czy będziemy mogli zgadnąć? Masz jakieś wyniki? No tak, mam wyniki. Dobra, najdalej, najdalszy strzał, ile metrów? 3 metry. 3 metry? Ale to tak z tydzień zbierania. Półtora? Czarek wie, to wie. Półtora? Jak zbierałeś 30 lat, to... nie doleciało? Jeszcze leci. Do Dani. <grym> Jeszcze leci. <grym> Wpadł na orbitę Jowisza. Półtora metra. Odbiła się Do, od tego. I wygrywa nasz kolega, który widać z, z linijką chodził. 2,5 metra. No i był najbliżej. To, to nie Wygrałeś. Czarek, to nie konkurs. Ale, ale <grym> większość panów raczej było to takie... Plomki. W tej pracy naukowej tak było. To większość panów miało plumki. Plumki. Sk skapnął się na Nie, palce. W tej, w tej pracy było w tej pracy naukowej było zdanie, że oni e, muszą, chcąc oszczędzić tym perskie dywany, wyłożyli je białymi prześcieradłami. A mogli oszukiwać? Eee, Zmieniając kąt? Natarcia? Nie wiem, czarek Rózsk mi to później A, bo domu. No tak, bo jak walisz no. do góry, to grawitacja pewnie. inaczej. Chociaż to odpowiedni, wiesz, to odpowiednia trzeba... Dobra, nie, nie, za... dobra, nie. dobra, 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 Bo wiemy, eee. że ty nie żartujesz, tylko mówisz o swojej. No bo ee, teraz Oj, tam nie żartuje. jestem naukowcem w temacie. Nie? nie? Nie dostałeś honorowego doktoratu? Nie dostałem. <laughs> bo jak się człowiek czymś długo zajmuje, to tam wiesz, dostają ludzie bez chodzenia na studia. No i właśnie o to chodzi. Zobaczcie, że teraz tro Troszeczkę... Kumlaude. E, takie zdanie kiedyś usłyszałem, jest to smutne zdanie, teraz wracając trochę na poważnie e, e, i chciałbym o tym z wami porozmawiać, e, koleś opowiadał, że uprawiał seks z dziewczyną, zarąbista dziewczyna, miała dwa tygodnie, do niego przyjechała, wiesz, była miała, no, miała dwa, tyg tygodnie. Była dwa tygodnie, no to, <śmiech> Marcin, <śmiech> <śmiech> fajnych dwa, masz kolegów, dwa tygodnie A, wolność słowa, no ej, ej, ej. wolność słowa każdy <laughs> robi co chce. Tylko później. Nie, no i po tych dwóch tygodniach musiałam wrócić do siebie i on mówi, no w końcu będę miał fajny orgazm, zrobię sobie to sam. No pytanie, czy ona naprawdę była fajna. Ale jest to w artykułach, które poczytałem sobie przygotowując się dzielnie do tego tematu. No. Eee, dlatego nie odbierałeś. Dlatego nie odbierałem. Było powiedziane, że tak, ewidentnie. Jeśli chodzi o facetów, może mniej, bo statystycznie dochodzą częściej, chociaż te statystyki się tam wyrównują, ale ludzie ogólnie mają orgazm częściej, kiedy robią to sami, niż, e, niż z partnerami. To są przypadki, że facet nie dochodzi? No, są czasami takie, no oczywiście, że tak. A co? Ktoś cię nakryje w przebieralni w sklepie? <grym> Nie, no chodzi w seksie na przykład, no, nie ma tak, że za każdym razem jedno i drugie dochodzi. No ale facet. No, no są takie przypadki, że... Choroba jest. Nie, to nie jest choroba. No tak jak, ale dlaczego kobieta nie dochodzi za każdym razem? Aj bo są skomplikowane, mają... No na przykład, A, bo, nie, bo dzień, jest, bo, nie, no dzień. bo jest presja, często dużo, dużo osób właśnie w tej kwestii tego kolesia, no możliwe, że była presja, że że ona, albo nie można, można było się dogadać w seksie, czego się chce. Ogólnie mówią, największą, najważniejszą zasadą w orgazmie jest puszczenie kontroli. Jak to jest Wojtek u ciebie, skoro lubisz to No właśnie jestem, jestem, jestem zdziwiony, że, no nie wiem, może jak byłem jakoś pijany mocno czy coś, to rzeczywiście po prostu technicznie nie idzie tego dokonać, ale w takim normalnym to zawsze wygrywam. <laughs> Zawsze wygrywam. 3 sekundy i po robocie, Wojtuś, co? 3 sekundy? Co tak długo? No ale zobaczcie, że jest to e, ciśnienie. Ogólnie na początku nie macie tak, że ciśnienie na facetach, żeby kobieta doszła i że to jest wynik. No tak, no wtedy myślisz o swojej babci. Twojej babci. Wybierasz babci. Waszej. No mówisz o ciśnieniu, żeby... No, ciśnieniu, żeby ona miała... Żeby, żeby nie, że, no, że ty... No bo wiadomo, że facet z reguły dojdzie. Yy, no. yy, tak jest, chociaż są badania, że coraz więcej jest, jeśli chodzi o potęgę na erekcję, znaczy... Potęgę. Jeśli chodzi o yy, leki na erekcję i właśnie na... No. To ty powinieneś nam mówić, ja jestem bardzo długo lat w jednym związku. No. Czarek nie rucha. A... To ty nam powiedz, czy jest duże ciśnienie. Mógł to powiedzieć no, czy wolne słowa. Oczywiście, że jest. Pierwsze po dwóch tygodniach przerwy, no, się co dwa tygodnie masz? A jak dobrze pójdzie. A, czyli dochodzisz? Jak dobrze pójdzie? Jak dobrze pójdzie. No i do, a do czego zmierzamy? No, no i właśnie. zmierzamy do tego, że. Po pierwsze, no jest, to, jest to kwestia ciśnienia, jest to też problem. E, ludzie mają z tym problem. Kobiety częściej e, jest ciśnienie na to, żeby, e, żeby zadowolić partnerkę. No i słucham Waszych opinii na ten temat. Jest wiele, czynników, tak jest wiele czynników, które się składa na to, czy dana osoba, czy, czy kobieta dojdzie. No, na jest, tak samo. Oczywiście, że tak. Nie ma różnicy. Tutaj, oczywiście, żadnej. że tak. Jest, jest wiele czynników, które się składają na to, jak to, jaka będzie to się nazwijmy kumulację. Czy ze mną jest coś. Nie, jak ja słyszę, że facet nie dochodzi, przez o tym jest cały świat. że Facet dochodzi. Ale sam powiedziałeś, nie że, jeden nie, z nie, no, mówicie, że jednym że no, czynnikiem. Możesz jednym, sobie wejść statystyki. I jednym czynnikiem że... jest na przykład alkohol. No, to jest no wielu dobra, jak no chodzisz na jebany co drugi dzień. To dobra no może tak. u ciebie to jest Albo ja genet mówię o sytuacji, genetyczne nie nie wiem, na przykład. No, mówimy o sytuacji, gdzie nawet facetom nie stało. To się dużo. Coś... No nie znam takich. Nie chcę znać No, to jest impotent już. już jest choroba. Znaczy, wiesz, choroba albo. No, nie wiem, coś się nie kręci. Ja nie nie życie, nakręca cię tak bardzo. Potrzebujesz mieć jakiegoś wyższej stymulacji. E, całe życie mózgowej. żyłem w przekonaniu, że facet zawsze dochodzi. No, w sensie, dobra, oprócz. No, to dzisiaj jeszcze czegoś nowego dowiedziałeś. O hmm. tych smutnych facetach. To smutno mi. No, ale no, poczekaj, teraz. W takim razie są tylko, to że nie o to chodzi. To właśnie nie. I to jest myśl, która jest błędna. I dlatego wy, my i oni. Pozytywna komunikacja. Według nie, mnie. Nie. Jest ciśnienie na orgazm. A orgaz wcale nie jest. Y, nie musi być wyznacznikiem każdego seksu. No bo zobaczcie, że jeśli kobieta nie dochodzi. To nie mówimy kobietom, kiedy my dochodzimy, ono nie. <gry> Wiesz, kochanie, było, było fajnie. Nie doszłam. Nie musisz. Nie musisz. Nie musisz. Posłuchaj musisz. Marcina, co pije przy na podcaście. <gry> nie każdy facet też dochodzi. To, że ja dochodzę po trzech sekundach, nie znaczy, że ty musisz też. No, ale przyjadę do domu, będę się chwalił. Widzisz? Zawsze. Zawsze. No i na przykład e, są, ale teraz są opcje m, i tutaj jest historia kobiety, która m, przy myciu zębów miała orgazm. Czy ich? Swoich. A, swoich. Ale który orgazm? No bo, no bo są mają... tak, wewnętrzne i no, zewnętrzne. Zewnętrzne. Ale akurat tej, w tej temacie nie wiem, nie sprawdzałem aż tak głęboko, e, jaki to był orgazm. Czarek e... ma zawsze taczkowy. <słuch> <słuch> No i wyjęłeś, wyjęłeś mi to z ust. Dacu 300. Eee, oczywiście no. nawiązanie, do bo to do będzie zębów. kolejny temat. No. To już tam Wojtek sprzedał o dewiacjach no. to, o to zahacza. No, no ale to... nie, będziemy, nie będziemy teraz tego. No i tutaj ta kobieta dłubać. ogólnie to były, nie wiem, w jakich to były czasach. Myślałem, że jest jakaś opanowana przez demony i wiesz, zaczęła. No, ale to samobójstwo, jeżeli za każdym razem przemycił no, to. A, to było też o jakichś tam chorobach, czy gdzieś, słyszałem w Wielkiej Brytanii x lat temu, że y, kobieta miała orgazm tam co 5 minut, czy coś, mhm. i to było już jako schorzenie. Tak, Jakiś tam no miała tak, to... neurologiczny problem, czy coś, że tam było... No bo to jest w kręgosłupie, masz tutaj takie non -stop coś... Non-stop podrażniane. Co... Orgazmometr. No i teraz pytanie, czy, uwaga, nieboszczyki mogą mieć orgazm. No mogą. Jak... No nie, jeżeli... Mogą. No jak? Niebo szczyki w znaczy, ten sposób jeżeli że masz śmierć, jeżeli wierzysz w życie po śmierci śmierć to... mózgu no. śmierć mózgu ale ciało jeszcze jest ciało funkcjonuje, tak ciało funkcjonuje i jeśli e, znajdzie się tlen w tym części tego rdzenia e, kręgosłupu normalnie dostarczony to który jest odpowiedzialny za orgazm normalnie jest w stanie. No ale to mówisz nie... o śmierci pnia mózgu, a nie. O... Śmierć to jest jak już nie masz no, nie, nie no, ale No nie, ale tak? no śmierć, że zdecydują się od, odpiąć re, re, respiratory, respiratory i wiesz, elo. A, czyli na przykład y, twój y, partner, y, droga kobieto, zginął, to, to szybko trzeba ten, żeby. pobudzić jeszcze... mu tą część kręgosłupa, tak, żeby, żeby, je... żeby mu było w ostatnim momencie. A chcieliście dobrze. mieć dziecko, to... to. szybko. Szybko. Masz mało czasu. Podaj tam... tlen. Jak zobaczyć, czy było mu dobrze. Napiszę do dziewczyny o imieniu na literę Z. Jak ma z nieboszczykiem robić. Nie <noise> złapałem. Ros Rosja ma oznaczenia na wozach Z. Eee, czekajcie, czy ja mam jeszcze jakieś ważniejsze tematy. Nie, do nie ma Marci, nie ma. <noise> eee, a, no i ogólnie tak, jak mówiliśmy też, no, są różne miejsca, które pobudzają te, te wydarzenie w Twoim życiu. Dla Wyda jednego. wydalenie. Dla jednych to przedszkola. Eee. Dla niektórych żłobek. A, a. Przepraszam, a dla innych, Przepraszam musiałem, a dla, to był da, dobry żar. Tak, to był dobry żar. Bardzo dobry żart. Żart. Konfesjonał to też dobre miejsce, żeby. Eee, e, 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 tu nie, e, nie e, mogę. E, nie, e, nie, nie, e, nie. E, nie, e, nie słowa nie. Jezus by e. nigdy tak nie zrobił. No, chyba, że to w Biblii to tak. <laughs> Czyli dobra. Nieważne. Nie będę, tak, pytał, odpowiedz... pójdzie eter, pójdzie nie będę no, pytał. Pójdzie weter. Nie będę pytał, bo nikt mi nie odpowie, tak? Nie odpowie. Eee... Ale mógłbyś być. Zależy, czy nie? Jak, ja, zależy jak mocno wierzysz. Jak, jak mocno wierzysz, to odpowie. I... Najdoskonalszy. Or... Dobra. <śśś> odcinamy. Kabum. <śś> no i cóż, fajnie, co się, zapytać, fajnie... fajnie się spotkać. Faj... <śś> fajnie, chłopaki, Kopela. <fajnie> Kopela, <śś> dawno was da, da nas tutaj nie było. Czarek siedzi obrażony. Rączki Absolut... sobie już założył na brzuszek. Absolutnie. Co robisz? Pije się po brzuchu. Nie, głodny jestem. <noise> Naśladuję pana. <noise> Dochodzę do doskonałości. <noise> Mam na to tysiąc lat. Try, try, i plum, 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 plum. No. Więc tak, Ja tylko chodzi... robię te żarty, bo Czarek powiedział, że jest wolność słowa. No oczywiście, że tak, właśnie, ja wiem. Chciałbym ja, ja to ja. wypuklić. Wojtek, jesteś wolny, możesz mówić wszystko. Ale był też taki, taka informacja, że orgazm to sposób na płaski brzuch i ból głowy. Ogólnie jest to e, oczywiście bardzo z jednej strony niebezpieczne, bo orgazm e, daje tyle do, pala, do palenia co ścieżka kokaina, albo to podobne robi. Co? Y no, jaką ty kokainę brałeś? A i słabo jakoś. <laughs> Ale to od kolegów. E Czyli chodzi o, że wydziela te same substancje, no, ale jakoś wiadomo, nie, no. w innych stężeniach, co nie? Chociaż w zależności jak bardzo sobie zalejesz tego mózg. Tego Andrew, tego Habermana, tak, no. I od, nie, no to tam kokaina to jest tam 150 razy, czy nie. Mhm. Toś... Nie, ale chodzi o to, że no, przy uzależnieniach, tak jak rozmawialiśmy, od seksu, no to orgazm jest m, m, właśnie tym, czego szukasz, żeby poczuć błogość, żeby uwolnić dopaminę, żeby było dobrze. W naturalnym środowisku uważam, że piękny seks naprawdę polepsza stan życia. Ale seks czy samogwałt? I to i to. No Tylko, właśnie. że jeśli robisz samogwałt w imię Więc ucieczki, po co przepłacać? I jeśli robisz to dobrze. Nie no, naprawdę... Y <noise> Bierzesz sam siebie do knajpy, nie dasz na piwku. No. Damy taką planszę. Mamy smutną informację, Marcin padł ofiarą samogwałtu. <noise> sam się oskarżył. <noise> y pytałem się i... Sąd pyta kapturowy. <noise> pytałem się i nie miał nic przeciwko. <noise> Niech mam już więcej. A, no dobra. A czarek dobra. tak wspomina. To były lata. To... Dziś sam jestem biały. Sam sam dobra, uwaga, jeszcze ostatni rebus na koniec, no. albo test. Ile zakończyć nerwowych małych taczka? A ile penis? A co to jest łechtaczka? A co to jest penis? To zaraz zobaczysz. I najpierw pokaż łechtaczkę. Dobra, ej, no odpowiadać. już, bo już zabłądziliście. Już są... eee, no dobra, penis ma dwa. A łechtaczka 800 miliardów 8 tysięcy do 4 tysięcy. A kto wygrywa? No, łechtaczka. No, łechtaczka, no Czyli kobiety mają więcej, czyli powinno Ta. być im łatwiej i dalej nie potraficie mieć orgazmu. Co jest z wami nie tak? Kontrolują za dużo może. Albo mają no, dużą presję. Kobiety są znane z kontrolowania głównie swojej no, emocji. Ale, ale wiecie, że w seksie o, to tak. większa presja jest na facecie. Czy na pewno za duży, czy będzie robił do dobrze, czy będzie wystarczająco długi seks, czy ona zdąży w tym czasie. No jest ale takie. Ale kawał. Dobra, dawaj dawaj, dawaj kawał. Wojtek. oj Wojtek. Oj, wolność słowa. Dzisiaj możesz powiedzieć wszystko. Trzy minuty, jedziesz. Nie, nie, to, nie? to chyba... Nie na, dziś. Nie, nie na To podcaście. też zapraszamy do Wojtka. E, e, na zapraszamy na Instagram. opowiem chętnie ten żart, ale w, w e, Z szacunku do ludzi i dlatego, że łeb mam nie tylko odlania wody w nim, to nie powiem tego żartu. No właśnie, czyli jednak coś się ogranicza, czyli ci ludzie, którzy nas słuchają kontrolują cię, ja tak, ja tu jak wybieram. to powiedziałeś. Tak, 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 tak. Czeka. Masz prawo wybrać. On to zrobi tylko i z tym ze o to, że jest twoim kolegą i chciał, żeby Władnie. nie był sam w tym A, głównie no, co Czyli własnym. ma uwagę. Znaczy, na nie, nie mnie nie jeszcze. Jeszcze. Słuchajcie, zostajecie z nami e, dotąd. E, Co się pośmiali, to nasze. Co się my pośmialiśmy, to też nasze. Także dziękujemy, że możemy sobie to nagrywać. Dobrze, że nas posłuchaliście, bo pewnie dziękuję. nas nie widzieliście. Dziękujemy bardzo, że możemy to nagrywać. Dzie dziękuję wszystkim. <noise> dziękuję, dziękuję, że mogę to opowiadać. Miłego tak. dzienka. E, e, nie jak dzionka. wam się podobało, jeżeli no tu właśnie. jesteście do końca, a my dokładnie widzimy w rączki procentach na, na YouTube. Nie, ale my widzimy w procentach na YouTube, ile ludzi ogląda do końca, a wartość lajków się zupełnie nie zgadza. Nie wiem, kto kradnie nam te lajki, ale jeżeli tu jesteście w tym momencie, to kliknijcie tego lajka, żeby Czarek był bogaty. Bo wtedy już nie będziemy musieli być tak, z kolegami. Manif ma uwaga, manifestacja teraz. Będziemy sławni i dzięki tobie to się wydarzy. Dajcie ten napiwek w postaci lajka, to nic My nie My manifestacja, kosztuje. a inni modlenie. Tak. Ja no. manifestacja. No dobra, to co? Sprawdźmy jak z tymi orgazmami, co? Trzymajcie dobra, Cześć. elo. Elo.